Czy na przedstawionej drodze znak zakazujący wyprzedzania przestaje obowiązywać po zakończeniu zakrętu? No widzimy tu na jednym słupku znak A1, niebezpieczny zakręt w prawo oraz znak zakazu, zakaz wyprzedzania. Ale do jakiego momentu obowiązują znaki zakazu wyprzedzania? Do znaku odwoławczego lub do najbliższego skrzyżowania. Akurat ten znak będzie obowiązywał do tych dwóch sytuacji. Do odwołania tego zakazu lub do najbliższego skrzyżowania. Znak ostrzegawczy nie odwołuje znaku zakazu, więc nawet jeżeli pokonamy ten zakręt, o którym jest mowa, wynikającym z tego znaku ostrzegawczego, nie będzie to odwołaniem znaku zakazu, więc musimy do znaku odwoławczego albo do najbliższego skrzyżowania jechać.